Rozkładamy to, nie? A, tak, rozkładamy. A, au, moja noga. Czekaj. Dobrze, już, słuchaj, bo ci ludzie nie będą mogli później słuchać. Pasy. Jeszcze bym chciał jedną rzecz zrobić, zanim zaczniemy nagrywać. Ale już zaczęliśmy nagrywać. Aha, no, zanim zaczniemy na poważnie, to chciałem sobie zrobić prezesowo. No tak, bo ja mam, bo Ania jest mała. Jestem mała, jestem kompaktowa. No, kochani, dawno nie było POM-u, no, więc pan prezes jest sobie odstawi. Elegancko. Pan Dzień prezes, dobry, cześć. Cześć. Dawno nie było POM-u, więc zrobiliśmy POM taki przedwielkanocny, który obejrzycie po Wielkanocy. Mamy Anię za kierownicą, więc możemy sobie usiąść z tyłu i porozmawiać o luksusach, jak to jest się być prezesem. Zobacz, takie były w Pejtonie. Chciałbyś mieć kierowcę? Co, nie obraziłbym się. Przepraszam, czy ja dostanę kapelusz? Nie kupiliśmy gazety. Dziękuję bardzo. Taki z Was prezes właśnie. Zamiast gadać, to się będziemy bawić teraz tymi wszystkimi. Ale jaśki. No, jaśki są fajne. O, jak się oddaje Mercedesa i BMW, to oni spisują chyba, ile jaśków jest w samochodzie. Tak, bo ktoś może zabrać. Nie, no jest wygodnie z tyłu, ale ja i tak wolę jeździć tam. Okej, a dlaczego Ty wolisz tam? No to jest ten paradoks Bransona. Okej. On podobno jak dorobił się i kupił samolot, latał, w sensie był latany, to powiedział, że to jest bez sensu, że on kupił sobie samolot za miliony dolarów, a najlepsze miejsce w tym samolocie zajmuje gość, który, właśnie, któremu on płaci. Kierowca, ale bo tu się można zżygać, jak tak kierowca będzie. Przelecieli go raz za wiele. Mówisz o kierowcy czy o pilocie? O pilocie. Ja sobie wypraszam. Nie, słuchaj, tu jest bardzo przyjemnie. Ja na przykład, jak już bym taki samochód brał, to oczywiście może z kierowcą, który nie będzie tak szarpał, to ja bym jeździł z tyłu zdecydowanie. Tylko mnie tu brakuje zawsze gadżetów. O, nie, no na pewno trzeba wysłać tego kierowcę na szkolenie, żeby nie szarpał. Pan w chuj daju. Ale pamiętasz, nam powiedział Frank Tiemann, to jest taki facet... Ale na pewno nie szarpał dzięki temu. Frank Tiemann to jest taki facet z Rolls-Royce'a, tak. On nam gdzieś powiedział coś, co mnie jakby zdziwiło, że większość właścicieli Phantoma, czyli w zasadzie największego samochodu Rosa, jakby jeździ tym samochodem. Ale to chyba to nie chodziło o kupetę? Nie, w ogóle, że jako Phantom, jako model. No, że ludzie jeżdżą, prowadzą te samochody, chcą je prowadzić. Jeżeli kupiłeś Rosa, to czemu nie w sumie? Okej. Znaczy, no wygoda posiadania kierowcy jest na pewno taka, że na przykład... Można zrobić papieża? To po pierwsze, można się napić z lodówki czegoś. To jest w końcu ta lodówka tam z tyłu? Może być. Może być. Tu jest w biedzie. W biedzie jest tylko taki schowek, ale może być lodówka. No i na przykład, zobacz, jak teraz Ania dowiezie do celu, to my sobie możemy wyjść i pójść do, nie wiem, restauracji czy na raut. A to kierowca szuka miejsca do parkowania. No i to co? Plusy są. To wozić kierowcę w bagażniku można. Małego takiego. Takiego małego, tak. Ja na przykład właśnie w tej chwili mam pod domem Volkswagena Polo, który nijak się ma do tego samochodu i nie wiem, jak działa ten pilot, ale nie szkodzi. W związku z tym ten Polo jest tak drogi, że stwierdziłem, że nawet jakby go dawali z kierowcą, to byłby... No tam byś miał z tyłu trochę mniej miejsca. Miałbym trochę mniej miejsca. No dobra, ale w takim samochodzie w porządku, mogę mieć kierowcę. No. A w Porsche Panamera, który też jest limuzyną, chciałbyś mieć kierowcę? Porsche Panamera to myślę, że to jest taki samochód, który kupuje się jako taki prezesowóz do jeżdżenia i jak jedziesz gdzieś w taką delegację w Niemczech, no bo mówmy się, u nas to wsiadasz jakiś samolot pewnie prywatny, ale w Niemczech masz autostradę, więc wsiadasz na taką autostradę i pewnie ciągniecie za pałki, który siedzi z tyłu. Chociaż tam się bardzo wygodnie siedzi z tyłu. Te siedzenia są takie bardzo twarde i dobre. Tutaj też się wygodnie siedzi z tyłu. I w BMW 7 się wygodnie siedzi z tyłu. I w Lexusie LS się wygodnie siedzi z tyłu. Właśnie, a propos Lexusa, Ty latałeś ostatnio biznesem, to masz porównanie. Jak się siedzi, jedzie i w ogóle? Nie, no to są bardzo porównywalne samochody w tym, jak się tutaj czujesz. Jest wygodnie, jest dużo miejsca. Tylko za mało bajerów. Masz ekrany. Znaczy, no w Lexusie jest jeszcze ten, i tak jak w Audi i w BMW jakiś tablet, tutaj tablet, no ale jakby... No właśnie, w BMW ten fotel się składa, jakiś podnóżek wychodzi, coś. Tutaj też się składa, tylko ja się już tam nie chcę ani zasłonić, chociaż nie, no kierowca, zawsze możemy ją zwolnić. Ale nie masz podnóżka. Nie mam podnóżka. Widok na lusterko zewnętrzne, przestawić fotel pasażera lub zdjąć zagłówek. No się sam zdjął. Prawda, sam się zdjął. I zobacz, patrz, patrz, patrz. Ja mogę ten fotel naprawdę bardzo daleko odsunąć. Ja nie jestem niski, ale zobacz, no przecież ja się tutaj... To jest niewiarygodne ile. To okej, jest więcej miejsca niż BMW. W BMW był podnóżek, a w jakimś, poczekaj, jaki to był, czy to nie był jakiś Hyundai Ecus albo coś takiego z lat wczesnych 90., gdzie tu miał dziurę w fotelu. Kierowca nam się tam ten... Mierzwi, bo nic nie widzi. Już się odsuwam. Jezu, wiesz, ależ ten samochód się... Zdejm po prostu ten zagłówek, to wtedy... Jego się nie zdejm... Nie, to jest wszystko elektryczne, on się odsuwa sam. On się odsuwa się sam. No przecież nie będzie się męczył. Taki luxury, no rzeczywiście. No luxury. No jest luxury. Tak, tu jest za mało gadżetów. Ten samochód, mówiłeś, ile kosztuje? To ten egzemplarz tam pewnie około 700 000, tak? Gdzieś tam mówię, mam wykładną cenę. A to Audi, którym jeździliśmy A8 jakiś czas temu? Ono było tańsze, bo to była tak zwana bieda wersja. Ale to też jest pułap, wiesz, po 500 plus, tak? Kurczę, to się 500 plus mówisz? Tak. To się ściąga czy nie? Tak, tutaj jest taki guzik, znaczy przynajmniej na tym jest taki guzik. Nie wiem, czy się ściąga. A Audi się ściągało, a tu to nie widzę. Czekaj, tu jest. Nie. Raz to się na pewno ściąga. Okej, drugi, rozumiem. Drugi raz już nie. Ja tu nie widzę nic do ściągania, więc to się chyba, zostaje, tak. Może dlatego jest ten pilot. A w BMW to jest w ogóle bieda, bo jest tylko jeden tablet. Ale, nie, z tego, ale z tego tabletu za to możesz sobie te okna otwierać. No tutaj też możesz, pewnie tym, no, na stówę tym. No nie, to wiesz, w BMW. Zobacz, co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, że ogrzewanie tylnej szyby jest zrobione tak, jakby go nie było. Tak. A co to robi? O, zaraz. Kamerę urywa to. Tak, to nam urywa kamerę, dobra. Czyli tu z tyłu tak, tu z tyłu tak. O, i to jest fajne, że to jest jeden guzik do... Chować mnie się. O, patrz pan, kurczę. 800 000 i co? Że on się teoretycznie jednym guzikiem otwiera się roletę. Tak, jak ona się przycięła już. Ona już się przycięła. Ach, widzi pan, bo to takie... No niestety, no. No powiem szczerze, jakbym kupił samochód za 800 000, to nie byłbym zadowolony. A co zepsułeś? To tak już było. Bo ona tu się... pęknięta. Ona jest pęknięta, tak, oczywiście. Ktoś, który jej szarpał, oczywiście i już... I takie są, no, ale te samochody mają ciężko, no mocno ciężko. No tak, prezes po pijaku wsiądzie, otwórz okno. Albo włożą prezesa po prostu. Albo włożą prezesa przez okno. Tak też można. Kiedyś wywozili na taczkach, a teraz Mercedesem. Stoimy na tym, że Mercedesa tego... Mercedesem bym jeździł z tyłu. Jeździłbyś z tyłu. No ja tak chyba. Nie wiem, czy jeździłeś tym samochodem kiedyś w ogóle, czy się prowadziłeś? Poczekaj, czy to jest nowa generacja, czy poliftowa? Nie, to jest ta poliftowa, tak. To jeździłem przed liftem i to był też ostatni raz, kiedy jeździłem Audi A8. No to jest bardzo sympatyczny silnik, bardzo sympatyczny napęd. Tam się naprawdę bardzo sympatycznie jeździ. Tak. Oczywiście, jeśli kierowca... Jeśli jest się kierowcą. Tak. Jeśli kierowca by... zaczął jeździć tak jak... Co on się tak drze? Chciał, to byś go wyrzucił z pracy. Czuły, a niestety pan mi podjechał. On się drze z przodu. Kurczę, on się... Znaczy, to nie ma i rzeczywiście z przodu ma dużo więcej bajerów niż my tutaj z tyłu do zabawy. No ale okej, powiedzmy, że jesteś prezesem i powiedzmy, że się nie zżygasz, to możesz pracować na jakimś laptopie albo coś. Nie, pamiętasz taką naszą wyprawę do... Krynicy Górskiej, gdzieś daleko. Pamiętam, jakimś Lexem jechaliśmy. Lexusem LS-em i ty właśnie z tyłu pracowałeś i ogłosiłeś, że to jest najlepiej wyciszony samochód na świecie. To była poprzednia generacja LS-a chyba, czy jeszcze poprzednia. I prawdopodobnie tak jest, bo ja pamiętam, że ty pod Radomiem, taka śnieżyca była, że ty pod Radomiem jakoś bokiem stanąłeś prawie. O mało nie wpadliśmy do rowu. Marek nie zauważył. A ja nie zauważyłem, bo sobie pracowałem na laptopie. Tak, więc Lexus był zdecydowanie lepszy. Monia, dawaj Lexusa. Nowy LS też jest fajny. Ty jeździłeś? Nie jeździłeś na nowym LS-em. Nie jeździłem jeszcze nowym LS-em, dlatego mówię, żeby Monia nie dała Lexusa. Chociaż jest taki... Na mnie się złościli strasznie czytelnicy, że tak, ja takie kłopoty wypisuję, bo on jest taki luksusowy inaczej. To znaczy? No on jest, na inne rzeczy tam położono nacisk. Na przykład cały ten... Może na przykład... Inforozrywka, czy jak to się nazywa ładnie. Odpada. Nie próbowałem urywać, ale... Inforozrywka to w ogóle świat i ludzie za Niemcami, tak? Nie da sterować. No nie da się. Jest trudno. Pamiętam z LC. Natomiast te różne drobnostki, szczegóły, dopracowanie tego wszystkiego jest na jakimś niewyobrażalnie wysokim poziomie. Więc z perspektywy tyłu, kiedy to nie ty musisz sterować nawigacją, kiedy mówisz tylko zozomu, to jest tak bardzo... nie jest ci potrzebne. Audio oczywiście świetne, tak jak są we wszystkich tych samochodach. Audio jest na wysokim poziomie, więc to, o co chodzi panu z tyłu, jest w porządku. Więc co Cię obchodzi, czy Ania ma problem z ustawieniem nawigacji, czy nie. Ona Cię ma zawieźć tam, gdzie chcesz i koniec, kropka, tak? I zgadza się, i niech lepiej zna trasę. Mało tego, kierowca rzadko kiedy ma wpływ na to, jaki samochód wybierze prezes, tak? PSP chce Mercedesa, to kierowca się musi męczyć z nawigacją lepszą, gorszą. Rację. Więc co nas obchodzi? Inforozrywka. Czyli musi być po prostu tu wygodnie. Jest jakiś masaż? Jest, wiesz co, z przodu jest masaż, dlatego mówię, że tutaj znaczy, kto konfigurował ten samochód? Słuchaj, musielibyśmy nauczyć się obsługiwać te... Weź pan tego pilota. Z przodu jest masaż, na pewno. Tu jest pozycja leżąca. Ty masz pozycję leżącą, tak. A, czyli mój jest... Tak. No bo ty jesteś na miejscu prezesa. Z przodu jest masaż, z przodu jest... Te takie bajery, które tutaj dociskają na zakręcie, żebyś nie wypadł. No tu by się przydały, tak, bo kierowca jeździ tak, że by się pełno gadżetów tych systemów bezpieczeństwa. Co on znowu pika? No właśnie jest systemem bezpieczeństwa. Ale przecież tym samochodem się nie... No. Uznał, że kierowca nie taki dobry, no. Okej, czyli kierowca tym samochodem musi jeździć tak, żeby nie było słychać tych pikaczy. Jak pikniesz, to po premii. O. 2 piknięcia, tak jest. Nie pracujesz. Nie dostaniesz dziś pizzy. Ale to ja miałam zamawiać pizzę, więc przepraszam bardzo. Racja. Zamówić możesz. Bo w ogóle jest piątek wieczór i jedziemy, no właśnie, na co jedziemy? Jedziemy na pizzę i... Wielkanocną pizzę, tak, tak. Podzielimy się pizzą. Nawiasem mówiąc, ponieważ jest piątek i pizza, to ja zawsze sobie śpiewam "Oh, we're going to eat pizza". Ja się później dopiero dowiedziałem, że to jest "We're going to eat pizza". Słuchaj, przez całą młodość myślałem, że oni będą żreć pizzę, ci Venga Boys. A to nie to. A tak jak był ten taki gość z radia gdzieś, tu chciał piosenkę, żebym teraz nie zwalił. Reebok or this Nike? Pamiętasz ten? Nie. Zadzwonił do radia gość i chciał piosenkę, właśnie nie pamiętam jak on powiedział. Powiedział, że coś tam Reebok or this Nike. Okej, a co to była za piosenka? Ten facet, wiesz, ale jaka piosenka, puszczę, żebyśmy to, jak ja ją... Masz wyłączony telefon. Facebook nam tego nie zmonetyzuje, tak? Czy tam tobie? Nie szkodzi. Piosenka, bo wyobraź, pracowałeś w radiu, tak? No. Dzwoni słuchacz z prośbą i mówi, że chce piosenkę "This is the Reebok or this Nike". A, this is the Reebok. No więc takich pomyłek jest dużo. Ja kminiłem długo, co to może być za piosenka. I ten gość musiał być jakimś mistrzem świata, pyk, wpadł. A zajazd Kamiza? Tak, to jest jak z Kamizą. Jak jedzie się na Mazury, to po drodze przejeżdżasz przez zajazd Kamiza. No. Dlaczego Kamiza? To mi wytłumaczył kolega od rajdów, Wojdan, który jest DJ-em również. Otóż Kamiza, bo words don't Kamizi. Przychodzą do DJ-a i mówią, ty, zagraj Kamizę. Kamizę zagraj. Słuchaj, to nie działa. Czekaj, a może trzeba on nacisnąć albo coś? Nie, to jest zonowane. Aha. No to... Nie, no i właśnie, świeci, gdzie jest kontroler jakiś do tego? Jednak taki tablet nie jest zły. Może bakterii nie ma. Może po prostu można palcem coś. Nie można. Można wyłączyć. A ja mogę włączyć. O, teraz włączyłem, się świeci. Ale widzisz, że problemy trzeciego świata, no nie działa. No i to... Tak, dokładnie. Jesteś prezesem czegoś takiego... Pierwszego właśnie, nie trzeciego. A może baterii nie ma? Trzeciego właśnie, tylko mówię. A, my jesteśmy trzeci świat, rozumiem. Okej. Kurczę, znaczy ja tu nic nie mam. Ja tu nie mam żadnego, kurczę, żadnych gier, żadnego nic. A, FL Ferdynand Lipski. A, lewy, prawy? Lewy, prawy, tak. To ja teraz biorę lewy. Command mogę coś jeszcze. No i co? No i nic nie zrobiłem. Dobra, ale to może było... Nic się nie dzieje. O, to jeszcze jest coś. Lusterko. A, idź pan, to nic nie robi, to coś. Ja tu tutaj nic... są jeszcze jakieś gadżety. Ale rzeczywiście, umówmy się, ten samochód jest, on nie jest dużo starszy niż A8, niż BMW 7, tak, niż ten Lexus, LS. Tak. I to widać, słychać i czuć. Znaczy, może inaczej, nie czuć w sensie, że jest niekomfortowo, natomiast... Nie, no, pod głowę jest najlepsze. Ta inforozrywka jest taka sobie, tak. To się najlepiej śpi i moglibyśmy mieć wersję z lodóweczką i wtedy byśmy drinka, tak wiesz, we wczesne piątkowe popołudnie, a jest po 13, więc można. No już nawet jest po 15, myślę, że jest 16. Tak, to gdzieś, nie wiem, poza Australią, gdzie może być wcześniej, nie, tam jest później, w Stanach mogą mieć jeszcze przed 13. Mój kolega alkoholik mi mówi, żebym nie był frajerem i nie gadał, że nie pije przed 12, bo na świecie zawsze gdzieś jest po 12 i on pije międzynarodowych sposób. O! I tego z okazji świąt, kiedy będzie po świętach, bo zobaczycie nas po świętach, życzymy Wam z całego serca. Kierowca, daleko jeszcze? Nie. A precyzyjniej? Nie daleko. Nawigacja coś napisała. O ty, jakie ona ma G-Force. Ja już wiem, co ona trenowała. Ona trenowała po prostu ten G-Force, żeby było dobrze. Tu się wszystko nagrało. I bardzo rzeczywiście, dobrze, masz kamerę. Bardzo porządny samochód. No. To dobranoc. Bardzo porządny kierowca. O, dziękuję. Dostanie pizzę. We're going to eat pizza.